10 muzyków masakrujących świetne piosenki. 10 Madonna, pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy są w wieku poniżej 6 miesięcy. Don McLean stworzył nieziemsko-klimatyczny utwór American Pie, a Madonna przerobiła go na piosenkę dla dzieci. Idealne na płytę smerfne hity. Dziewięć, Atak, Atak. Żeby nie było, że jestem taki antypopowy, to Katy Perry wydała piosenkę I Kissed a Girl, która szybko sięgnęła szczyty listy przebojów. Zespół Atak, Atak postanowił to wykorzystać i skoverować owy utwór. I wyszło nawet nie słabo. Tragicznie. Nie wiem, jak można zepsuć tak łatwą piosenkę. Chyba muzycy nie bardzo są muzykami. Osiem, One Direction. Zaznaczam, nic do nich nie mam. To, że lubią chłopców, wcale źle o nich nie świadczy. Żyjemy w tolerancyjnych czasach. Kilka dekad wcześniej w modzie była jednak Blondie, która zdecydowanie bardziej potrafi przyciągnąć mnie swoim urokiem niż to. I na pewno jest 100 razy lepsza w muzyce, bo stworzyła hit One Way or Another, a brytyjski zespół go wręcz zaszlachtował. Siedem, Mandaryna, utwór, który już wspominałem przy okazji drugiej części najbardziej nielubianych celebrytów. Polska Landryna nawet nie skoverowała, ale sparodiowała legendarny hit Whitesnake, Here I Go Again, szczyt żenady. Sześć, Miley Cyrus. Pierwszy, ale nie ostatni raz Hany Montany na naszej liście. The Poison to legenda lat 80. A kiedy legendy się kończą? Kiedy trafiają na chłam. W tym przypadku trafili na Miley Cyrus i jej nieudany cover Every Rose Has Its Thorn. We both lost and still in the dead of the night. 5. Miley Cyrus. Kurt Cobain był idolem młodzieży w latach 90. Tworzył depresyjną i bardzo dobrą muzykę. Ponownie różowa gwiazdeczka. Idolka pięciolatek postanowiła podzielić jego los i zagrać hit Smell Like Teen Spirit. Szkoda, że na tym się skończyło. Jak dla mnie powinna iść dalej w ślady Cobaina i strzelić sobie w łeb. Britney Spears. O inteligencji wokalistki już nie będę żartować, bo sama w sobie jest wielkim żartem. Bez wątpienia jednak Joan Jett była jedną z największych wokalistek w historii, zaś utwór autorstwa The Arrows to największy hymn rockowy wszechczasów. Co więc zrobiła różowa gwiazdka popu? Zmasakrowała go. All Saints. Red Hot Chili Peppers od lat 80. zdobywają szczyty list przebojów, kiedyś grając funk rocka, dziś jedynego w swoim rodzaju, powiedzmy, kalifornijskiego rocka. Pewien brytyjski kwartet był chyba ciut zazdrosny i albo chciał na ich hicie się wybić, albo ich zniszczyć. Dwa, Britney Spears, ponownie nasza gwiazdeczka, tym razem w utworze The Rolling Stones. Bez komentarza.
Jeden Avril Lavigne. System of a Down zyskuje popularność w zastraszającym tempie. Dużo czasu minęło, odkąd supportowali Slayera. Teraz są pełnoprawną gwiazdą z najwyższej półki. A co za tym idzie, za ich utwory łapią się osoby niepożądane, w tym ta wokalistka, tworząc hitu Chop Suey, hit żenady. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!